Czym zajmował się Dratewka i kto przyszedł do Szewca naprawić buty nie od pary? Na te i inne pytania związane z literaturą dziecięcą musieli odpowiedzieć uczestnicy konkursu zorganizowanego przez przedszkole w Mykanowie. Oprócz rozwiązywania zagadek, młodzi reprezentanci placówek z terenu gminy zmierzyli się także w 7 innych konkurencjach, między innymi układaniu puzli czy wyszukiwaniu różnic w książkowych ilustracjach. Jest to międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o literaturze dziecięcej, cykliczny, który odbywa się już od 7 lat w naszym przedszkolu. Temat dzisiejszego konkursu to Szewc, poznawany przez wszelkie możliwe formy literackie przez dzieciaki. A dlaczego akurat Szewc? To jest taki motyw, który często się pojawia w literaturze dziecięcej? Jest to dość częsty temat, który przejawia się i w bajkach, i w wierszach. Dzieciaki mają możliwość zapoznania się z tym zawodem właśnie poprzez utwory. Jest to akurat losowo wybrany temat, ponieważ co roku jest coś innego. Celem konkursu pod hasłem Zawody w literaturze jest przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Zdaniem organizatorów odpowiednie nawyki w tym względzie powinno się kształtować właśnie u najmłodszych, by zaowocowały one później w ich dorosłym życiu. Zaczynamy od najmłodszych dzieciaków. Już 3-latki bardzo chętnie słuchają czytanych przez nas bajek. W naszym przedszkolu prowadzona jest już od bardzo wielu lat akcja Cała Polska czyta dzieciom. Nasza biblioteczka jest naprawdę bogata w różnorodne książki dla dzieci. I wydaje mi się, że przez czytanie właśnie rozwijamy wyobraźnię dziecięcą. W ogóle rozwijamy całościowo dzieciaki przez to. Konkurs urozmaiciła pogadanka z prawdziwym Szewcem, mieszkańcem Mykanowa i tatą jednej z podopiecznych tutejszej placówki. Z pasją zdradzał on tajniki zawodu, a ciekawostki, które przytoczył, spotkały się ze sporym zainteresowaniem ze strony najmłodszych. Choć do rywalizacji przystąpiło 9 duetów reprezentujących przedszkola z całej gminy, wszystkich sklasyfikowano na miejscach 1-3. Zwyciężyły ex aequo drużyna z Lubojny oraz gospodarze, czyli przedszkolaki z Mykanowa.